Cześć siemanu, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, moi kochani, jeżeli w te 5 sekund, w którym właśnie tutaj widzicie, zostawicie pod tym odcinkiem, uwaga, łapkę w górę i zostawicie jakiś komentarz, to ja po prostu będę bardzo się z tego powodu cieszyć. Oczywiście wstęp miał być mega super zabawny, jak z jajkiem, bo tam po prostu rozwaliście system. 200 łapek to wbiliście chyba, nie wiem, w 5 minut. Nie, ale ja będę pamiętać, ja pamiętam o tym, że wstęp miał być taki wow, jednakże jeszcze na razie nic nie przygotowałam, więc następny filmik już będzie z jakimś takim po prostu debilnym znowu wstępem. I generalnie każdy, kto zostawi łapkę w tym momencie, to jest takie serduszko narysowane specjalnie ode mnie dla was, dla tych osób, które to zrobią. No i także życzę wam wszystkim teraz miłego oglądania. Kłaniam się nisko, już standardowo. Dobra, aha, zostawcie jeszcze subskrypcję, odświeżcie dzwona, jeżeli tego nie zrobiliście, no i już nie przedłużam tego wstępu. Miłego oglądania. Słuchajcie, znajdujemy się na serwerze, który myślę, że raczej powinniście znać, a mianowicie serwer Dragon S, tak? Dragon Survival, słuchajcie. I zobaczcie, ja wcześniej na tym cheatie, że tak powiem, który odcinek tam nagrywałam, co nie, to w ogóle to nie było na tym cheatie, tylko na innym, a na tym o Fluxie możemy nawet sobie latać. Powiedzcie wy mi, jakim cudem serwer, który ma tyle graczy, ma tyle pieniędzy z tego, nie jest w stanie zakupić anti-cheata? Powiedzcie wy mi, bo ja po prostu tego nie rozumiem. Nie rozumiem tego, więc sobie po prostu dzisiaj pogramy w ten sposób. Zobaczcie, tu już nawet, tu mnie nawet no, tak delikatnie mnie cofa, a zobaczcie teraz na to. Wyłączymy sobie flya, speeda włączę, zobaczcie. Ja tu mogę po prostu wszystko robić na tym serwerze. A serwer, który ostatnio reklamowałam, chcę tam wam tak jakby dla porównania powiedzieć, czyli na przykład to Rose HC jest w stanie wydać kilkaset złotych na anti-cheata, który w sekundę za coś takiego by mnie zbanował. A tutaj po prostu, nie dziwmy się po prostu, że wszyscy nagrywają tutaj tylko i wyłącznie tą serię, no zobaczcie. Zobaczmy jeszcze w sumie, czy... Czekajcie, weźmiemy sobie, wyłączymy speeda. To taki test, w sumie test cheatów. Ja mogę wam dać go od razu do pobrania, bo... nie mam kita żadnego, ukośnik kit. Weźmy zew startowy, żeby to nie trwało wieczne. Zakopmy się tutaj. Kopmy tunel, kopmy tunel. Postawię stone, jeśli chcesz... aha, stołniarkę po... o nie, stołniarkę postawiłam zamiast... Patrzcie się, nikt nam się tu już nie wkopie. Stołniarkę postawiłam nad głową zamiast stołna. Myślałam, że to jest stołnia. Nieważne. Wkopmy się na dół, zobaczmy, czy w ogóle może może ktoś mnie weźmie na sprawdzanie akurat w tym czasie. Ale ja chciałam włączyć tutaj. Nie wiem, w którym to jest miejscu. Fast breaka. Zobaczymy, czy fast break też działa. Ja nie rozumiem tego naprawdę, ale pójdziemy sobie za chwilę na spawna. Zobaczymy, może tam mnie ktoś znajdzie i złapie i... może ktoś mnie weźmie na sprawdzanie czy coś, byłoby śmiesznie w sumie. Słuchajcie, stwierdziłam, że tutaj za chwilę sobie zakupię rangę, żeby po prostu mieć od razu kita i pójść się tutaj pobić, co obiecałam w poprzednim odcinku. Ale zanim to, chciałabym wam jeszcze pokazać, jak to wygląda tutaj, a jak to wygląda na serwerze, na którym jest aktualnie 70 graczy, a tu jest aktualnie graczy, poczekajcie, 900, więc... nie wiem, ja bym się na ich miejscu tutaj wstydziła po prostu do tego doprowadzić i nie wiem. Zobaczcie, włączamy tutaj sobie bunny hopa i sobie po prostu sobie biegam, tak? Sobie biegam, odpalam sobie tutaj od razu sprinta jeszcze raz, odpalam sobie tutaj flya, zobaczcie. I to nawet w ogóle to, no, cofa troszeczkę, tak? Troszeczkę cofa. O, teraz akurat czekajcie, może wezmę sobie tego sprinta, wyłączę. Zobaczcie. To praktycznie, no i nic nie robi. Co z tego, że ja tutaj mam niby, wiecie, no... O! Teraz zaczęło troszeczkę cofać w porównaniu do wcześniej, ale i tak można latać, bo na przykład się nie spadnie z czegoś, tak? I zobaczcie teraz dla porównania. Wejdziemy sobie na drugi serwer. Szybkie cięcie. I słuchajcie, wbijam teraz na serwer, który właśnie reklamowałam, Rose HC. I odpalam, uwaga, odpalamy fly, odpalamy... Nawet nie zdążyłam odpalić flya. Dostałam automatycznie bana w 5 sekund. Da się. Więc przejdźmy teraz do kupna VIP-a i sobie pobawmy się tutaj dalej fajnie właśnie na tej jakże wspaniałej modyfikacji.
Dobra, słuchajcie, moi kochani, zakupiona została właśnie ranga. Uwaga, jaka ranga? Ranga super VIP, tylko jeszcze nawet nie mogę pisać na czacie, więc sobie weźmiemy od razu kita, może pójdę na początku na spawna. Wywalę sobie te wszystkie śmieci, bo to jest mi wszystko niepotrzebne. W sumie żarcie by mi się przydało. Dobra, już nie mam żarcia, no nieważne, bierzemy sobie kita. Uwaga, kit startowy, ekwipunek, kit dla VIP-ów sobie weźmiemy, proszę bardzo. Możemy się za chwilę już iźlić. Kit dla super VIP-ów sobie weźmiemy, zobaczcie, nie trzeba kopać, bo 2 minuty i mamy wszystkie itemy nam potrzebne. 1 kilo w sumie, nie wiem co ile są te kity nawet, bo nie znam się na tym. Jakiś ender chest by mi się przydał, nie wiem, pewnie EC ukośnik, a ukośnik EC mam. Z tego co wiem, to myślę, że jednego seta na zmianę mi tutaj wystarczy. Niestety nie mam potek siły 2, co jest tutaj bardzo potrzebne, z tego co się orientuję, no ale co zrobić. Weźmiemy sobie tutaj, ustawimy jakoś te rzeczy, tak, tutaj koksa, tutaj to, jednego seta ubiorę na siebie oczywiście. I co tu jeszcze potrzeba? Potrzebne nam jest jeszcze mięso, więc pójdziemy sobie od razu po mięso i wybiegniemy przed spawna, tylko trzeba jeszcze tutaj fajne rzeczy odpalić oczywiście. Boże, ile tu jest ludzi, czeka na to mięso. Daj mi żarcie, dajcie mi żarcie. Dobra, 10 wystarczy steków. Pójdziemy sobie przed spawna. Zanim pójdziemy przed spawna, myślałam, że mi jakieś wiadomości przyszły. Dobra, zanim pójdziemy przed spawna, trzeba się tutaj ładnie przygotować. Gdzie tu jest w ogóle wyjście przed tego spawna, bo nie wiem. Chyba warp PvP powinno być. Warp klatka. Efekty by się przydały jeszcze, kurczę, by się przydało, słuchajcie, nakopać jeszcze szybkość. Dobra, więc szybkie cięcie, ja nakopię meraldów i widzimy się za chwilę ponownie. Dobra, stwierdziłam, że jednak mi się kopać nie chce, także lecimy z tym koksem, ukośnik, schowek. Poczekajcie, zjemy sobie tutaj hyc. Schowek, pyk. Dlaczego mi zjadło 2 koksy, przepraszam bardzo, co to ma znaczyć w ogóle? Dobra, już jest okej. Warp, ukośnik warp PvP. Idziemy sobie na PvP. Odpalimy tutaj od razu kill aury. Odpalimy sobie tutaj od razu sprinta. Speeda może najlepiej. I lecimy tutaj z koksem na... Uwaga, wskakujemy tam! Pum! 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 Gonimy ziomeczka! Gonimy ziomeczka! Gonimy ziomeczka! Chyba tutaj nie tylko ja ten... Czekajcie, bo... Ha, koksa w ogóle nie wiem, chyba już nie zaliczyło mi. Czekajcie, bo dlaczego to nie bije mnie? Tutaj kombat. Aha, nie włączyłam killaury. Dobra, teraz włączyłam killaury. Słuchajcie, teraz włączyłam killaury. Zobaczymy, czy uda mi się kogoś zabić. W sumie spoko by było. Zaraz będą mnie zgłaszać. Ale dobra, może włączymy tego speeda. Włączmy tego speeda na chwilę. A powiem wam szczerze, że taka klepa, no to jest całkiem naprawdę, no. Tylko, że nie mam, jest ta różnica, że po prostu nie mam... włączmy sobie tą kill aurę na maksa. Czekajcie, włączmy sobie ją na maksa. Run, speed, switch. Dobra, chyba teraz będzie o wiele lepiej. Patrzcie się na to, mogę ich bić tutaj. Dlaczego oni... Dobra, ja go tutaj zaraz zabiję. On chyba też jest na odpale niezłym. Sobie zjem koksa, jak mam nadzieję, że mnie nie zabije. Dobra, mam. Koks zjedzony, także... O nie, te duszki się pojawiają, żeby mnie tu zaraz coś nie zbanowało przypadkiem. Bo nie byłoby fajnie. Nie byłoby fajnie, ale szybko mu przynajmniej seta podoram. Tak mi się przynajmniej zdaje. Nie uciekaj, proszę pana. Proszę pana, proszę mi tutaj nie uciekać. Nikt mnie na razie na TeamSpeak'a nie wezwał. Trzeba antyknoka jeszcze włączyć. Nie wiem, gdzie to, w którym miejscu jest, poczekajcie. No knock. No knock. Nie ma czegoś takiego. Ja się w ogóle totalnie na tym nie znam, dobra. Dlaczego te duszki mi się tu pojawiają? Proszę. Dobra, ale zanim oni mnie tutaj wezmą na to sprawdzanie, to minie 100 lat. Może mi się uda kogoś jeszcze zabić przed tym. Dobra, ale sobie zjem koksa jeszcze. Zjemy sobie koksa. Ostatni koks! No! No, tylko nie to! By się przydały, kurczę, te potki speeda, ale po prostu tak bardzo nie chce mi się... tak bardzo mi się nie chce ich kupować. Patrzcie się, jaka strefa! Siemano! Siemano! Dobra, trzeba seta szybko zmienić. Cyk, pyk. Może się uda jeszcze kogoś zabić. Zobaczymy. Co mi tu się cały czas bije? Dlaczego mnie tu cały czas bije? Trzeba by było schowek wziąć. Schowek. Nie da się podczas PvP. Uła la la la. Może uda mi się teraz wziąć.
Może mi się uda teraz wziąć. O, siema. Siema. O nie, chyba zdedam, na pewno zdedam. Dobra, ale ja ucieknę, może ucieknę, może jednak mi się uda uciec. O nie. Dobra, ale na razie nikt mnie jeszcze nie złapał, więc możemy wziąć kolejnego seta, który mi tutaj jeszcze został. Weźmiemy sobie to i pójdziemy tam jeszcze raz. Słuchajcie, może mi się teraz tym razem uda kogoś zabić. Schobek. Niestety, ale nie mam koksów. Nie, dobra, na następny odcinek po prostu przygotuję sobie emeraldy i myślę, że no z emeraldami to już tam powinni wszyscy paść jak muchy, jako że mam tutaj rangę, to po prostu będzie mi prościej i będzie na pewno jeszcze w kolejnym odcinku ciekawiej, także dziękuję za oglądanie, jeżeli oglądaliście, do zobaczenia w kolejnym odcinku, siema!